Czym dla Pana jest Śląsk? Jest częścią mnie. Czy jest sercem, czy jest ręką, nogą, głową, nie wiem, jest na pewno częścią mnie. Jest moim miejscem na ziemi, na pewno jest też tym nie tylko terenem, nie tylko obszarem, ale też sposobem myślenia, który siedzi w mojej głowie. Tomasz Rożek, dziennikarz naukowy i fizyk, doktor nauk fizycznych, popularyzator nauki, autor książek. Ukończył fizykę i dziennikarstwo w Uniwersytecie Śląskim. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych Naukowi.pl i pomysłodawcą oraz współzałożycielem Stowarzyszenia Śląska Kawiarnia Naukowa. Współpracował z dziennikami, tygodnikami i miesięcznikami ogólnopolskimi. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej uhonorowało Rożka w 2008 roku tytułem popularyzatora nauki. Samorządy studenckie śląskich uczelni nagrodziły go laurem studenckim za działalność popularyzującą naukę. W 2014 został nominowany do nagrody Ślad imienia biskupa Jana Chrapka, a w 2015 roku został jej laureatem. W 2019 został nominowany do nagrody Press. W 2020 roku założył fundację Nauka to Lubię. W kwietniu 2022 został doradcą Europejskiej Agencji Kosmicznej. Określić Pana stosunek do nauki. Pan ją lubi, kocha. Jakie to jest uczucie? Muszę odpowiedzieć jak naukowiec. To zależy. Albo inaczej mógłbym odpowiedzieć, co Pani rozumie pod słowem nauka. Czy uczenie się, czy nauka w rozumieniu dziedziny, czy nauka na takim poziomie meta jako sposób patrzenia na świat. Bo to są moim zdaniem trzy różne rzeczy, choć ten sam termin i być może ja wtedy udzielę trzech różnych odpowiedzi. Ale ja już wiem, że dla Pana nauka to jest właśnie sposób patrzenia na świat. Patrzę na świat, czy staram się patrzeć na świat w sposób naukowy, w sposób ścisły. Więc nie ma mowy o uczuciu? No to jest trochę pytanie, jakie ja mam uczucie w stosunku do swoich rąk albo do swoich nóg. To jest część mnie, więc ja sobie nie wyobrażam życia bez tego. Bardzo trudno sobie zdać sprawę z obecności tlenu, bo cały czas jest. Bardzo trudno sobie zdać sprawę z obecności prądu elektrycznego, choć to wcale nie jest takie oczywiste, że cały czas będzie. Dla mnie sposób patrzenia na świat to ja, więc nie wiem, jak odpowiedzieć na pytanie o stosunek swój do siebie. No, zwykle siebie lubię, rzadko siebie karcę, może za rzadko. I dokładnie tak samo jest z tym sposobem patrzenia na świat. A kiedy zorientował się Pan, w którym momencie swojego życia, że będzie patrzył Pan na świat przez naukę? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem. Nie wiem. Być może rodzice we mnie to budowali, jak byłem małym człowiekiem. Mój tato ma bardzo taki syntetyczne i inżynierskie, wręcz bym powiedział, podejście do świata. Moja mama jest naukowcem ścisłym, chemikiem. Pamiętam z dzieciństwa wizyty u mamy w pracy. Większość dzieci przychodzi do pracy do rodziców, ale być może niektórzy do sklepu, być może niektórzy do biura, być może niektórzy na budowę. Ja przychodziłem do laboratoriów, w których oczywiście kompletnie niczego nie rozumiałem, ale każde dziecko jest zafascynowane tym, co robi rodzic, więc ja też. Wybór padł na fizykę. Dlaczego? To był przypadek, to nie był wybór. Wybór padł na medycynę, na którą się nie dostałem. Na dodatek nie dostałem się na medycynę, wtedy były 4 egzaminy. Biologia, chemia, fizyka, język obcy. Z tych 4 egzaminów nie zdałem tylko jednego, fizyki. Poszedłem na fizykę medyczną, wtedy nowo otwarty kierunek na Uniwersytecie Śląskim, bo mój pomysł był taki, jakoś przez ten rok
przeczekam. Na tej fizyce poduczę się fizyki, no i będzie mi łatwiej zdać na medycynę rok później. Z różnych względów, to trochę inny temat, nie jakaś tajemnica, ale trochę inny temat, postanowiłem już tam zostać. I, no i tak jest do dzisiaj. Jakie mamy dzisiaj czasy, jeśli chodzi o naukę? Doceniamy ją, wierzymy w nią, ona wymaga reklamy. Na ile nauka jest dzisiaj blisko naszego życia? Może powinna być bliżej. Ja bardzo nie lubię hasła w rodzaju wierzymy w naukę albo ufamy nauce. Gdy mówię o nauce ścisłej, to ona się opiera nie na wierze albo nie na zaufaniu, tylko właśnie na braku zaufania. Naukowcy codziennie podejmują setki, tysiące prób zrobienia czegoś. Przeważająca większość nigdy nie wychodzi. Natomiast ta jedna na milion, gdy wyjdzie, to pod każdym względem, także finansowym, spłaca tych 999 tysięcy nieudanych. I to warto pamiętać, szczególnie w czasach bardzo szybkiego obiegu informacji, gdzie to, czy naukowiec dokona czegoś, czy nie dokona czegoś, za chwilkę jest w mediach. Gdy tego nie rozumiemy, możemy odnieść wrażenie, że naukowcy to banda nieudaczników. Czemu dzisiaj bardzo często odwracamy się od nauki? To było szczególnie widoczne w czasie pandemii. Wydaje mi się, że właśnie z tego powodu. Że mamy za mało wiedzy, szkoła niewłaściwie uczy. Że nie uczymy dzieci czegoś, co nazwałbym metodą naukową, czyli pewnej procedury dochodzenia do, mógłbym powiedzieć, prawdy. Ale jedną z prawd nauki ścisłej jest to, że nie ma dogmatów. Że nauka rozwija się poprzez ciągłe podważanie tych dogmatów przez małe d i przez duże d. Przez małe d to tego, co myślimy, tego, co uważamy, tego, jak nam się wydaje, co nam podpowiada intuicja. Intuicja w głowie naukowca czy w życiu naukowca jest czymś bardzo ważnym, ale czymś, na co trzeba bardzo uważać. A czy ten nasz brak wiedzy, ten nasz brak analizy takiej naukowej, tego podejścia, jest groźny dla cywilizacji, będzie groźny dla cywilizacji? Jest czymś absolutnie naturalnym, gdy się rodzimy. Może być groźny wtedy, kiedy nie będzie zaopiekowany. Wtedy, kiedy na tą warstwę taką, z którą się właśnie rodzimy, z intuicją, z pewnym przeczuciem, wyczuciem, z emocjami jak najbardziej, z mózgiem, który nie działa przecież jak Excel, jak maszyna statystyczna i nas bardziej przekonuje to, że, nie wiem, sąsiad palił papierosy i dożył setki, niż tysiące publikacji naukowych, które mówią, że palenie papierosów to jest krótka droga do śmierci, tak? To jest krótka droga do poważnych chorób. Czy to jest groźne? W tym sensie może jest groźne, że to zatrzymuje nas w rozwoju. Natomiast jeżeli to zostaje może nie tyle przykryte, ale uzupełnione, bo ja nie chcę się absolutnie tego człowieczeństwa pozbywać w tym całym procesie, dlatego tak rozróżniam, czy mówimy o nauce jako dziedzinie, czy o sposobie patrzenia na życie, na świat, na otoczenie. Jeżeli to zostaje uzupełnione tą warstwą taką wiedzy, edukacji, to razem jedno z drugim powoduje, że powstaje kolejna warstwa umiejętności. To nie jest to samo. Szkoła daje często informacje dobrze, jak to się przekłada na wiedzę, ale to wciąż nie jest to samo, co umiejętności. Umiejętności to jest to, co powstaje z synergii tych dwóch bloków, o których przed chwilką wspomniałem. I to jest najciekawsze i najbardziej fascynujące. Jeżeli my nie pokażemy młodemu człowiekowi w szkole, na przykład, że matematyka to nie są rachunki, że matematyka to jest narzędzie, które umożliwia rozwój. Podaję jako przykład. Jeżeli my mu tego nie pokażemy, to cała ta matematyka i cały ten trud nauczycieli, ale także systemu edukacji, cały ten koszt, który my ponosimy, to są przepalone pieniądze. Według pana, jaka jest dzisiaj rola naukowca, jego odpowiedzialności za świat? Powiedział pan, że dziś influencerzy są bardziej znaczący niż naukowcy. Mają większe przełożenie, czy mają łatwiejsze dotarcie do dużej grupy ludzi. Czyli większą władzę umysłów.
większe możliwości, większe narzędzia do tego, żeby opowiadać świat. Jaka jest rola naukowca? Wydaje mi się, że ona się niespecjalnie zmieniła. Może naukowiec, czy może naukowcom dołożono trochę właśnie na tym poziomie komunikacji. Oczekujemy, ale także dlatego oczekujemy, że jako podatnicy utrzymujemy ten system, oczekujemy, że jednak ktoś nam powie, co się tam dzieje. Jakie ma pan oczekiwania wobec nauki? Na jakie odkrycie naukowe pan czeka? O jakim marzy? A to są dwa różne pytania. Jakie mam oczekiwania? Oczekiwania mam takie, że będzie wspierała zmiany, że środowisko naukowe będzie wspierało zmiany, które są konieczne i potrzebne do tego, żeby w ogóle ono działało. Nie mam przekonania, że środowisko naukowe wspiera. Oczekuję tego otwartości na zmiany. Natomiast, jeżeli pani pyta, czego chciałbym się dowiedzieć, to mam nadzieję. Czego się doczekać? Czego doczekać? Mam nadzieję, że mamy dużo czasu w tym programie, bo to lista jest naprawdę długa. Naprawdę chciałbym. Taki top, najważniejsze odkrycie, które pomogłoby ludzkości. Pomogłoby panu może? Z całą pewnością pomogłoby, ale to jest ten rodzaj odkrycia, którego się nie doczekam. I być może nikt się nie doczeka. To jest zrozumienie w detalach, jak działa ludzki mózg. Trochę wchodzimy w filozofię, ale jest takie stwierdzenie, jest taka myśl, która jest bardzo bliska mojemu sercu. Nie dlatego, że jestem naukowcem, bo akurat w tej dziedzinie się nigdy nie specjalizowałem. I ta myśl brzmi, nigdy nie poznamy ludzkiego mózgu, ponieważ ludzki mózg nie może sam siebie poznać. Wszystko, co dotychczas robiliśmy naszym mózgiem, to jednak poznawaliśmy struktury dużo mniej skomplikowane. Nie twierdzę, że to zawsze przychodziło łatwo, ale dużo mniej skomplikowane. Zawsze ta struktura bardziej skomplikowana poznawała to mniej. Czy struktura skomplikowana jest w stanie poznać samą siebie? Nie wiem. Chciałbym, żebyśmy poznali kiedyś, ale wydaje mi się, że możemy nigdy nie poznać. A z tych takich rzeczy trochę, niżej, chciałem powiedzieć, mniej ambitnych, ale nie chcę tu nikogo obrazić. Być może za mojego życia się będziemy mieli dowody na istnienie pozaziemskiego życia. Myślę, że to bardzo dużo by zmieniło, nawet nie w nauce, bardziej w filozofii, może w teologii, w naszym rozumieniu tego, co się dzieje wokoło. Jest bardzo dużo takich dziedzin czy technologii, które my dzisiaj wrzucamy do jednego worka, do jednej szuflady z napisem sztuczna inteligencja. Jestem bardzo ciekawy, jak się to rozwinie. Czy to nam bardziej doda skrzydeł, czy to nam bardziej przywiąże jakąś kulę do nogi? To wcale nie jest oczywiste i to w dużej części zależy od nas. A to, w którą stronę to pójdzie, czyli na tym skrzyżowaniu, czy pójdziemy w lewo, czy w prawo, to jest kwestia edukacji i świadomości. Jeżeli my młodych ludzi nie uświadomimy w tej technologii, to oni będą pierwszą jej ofiarą. Nas nie kolonizuje obca cywilizacja. Nas kolonizuje technologia. Ci, którzy nie będą jej nauczeni, ci, którzy nie będą jej świadomi dobrych stron i złych stron, jeżeli nawet sztuczna inteligencja, cokolwiek pod tym hasłem rozumiemy, może przynieść i obiektywnie przynosi już wiele pożytku, nieuświadomione jednostki nie będą w stanie z tego skorzystać. Ich uderzy tylko i wyłącznie ta zła strona. Jest pan multimedialnie bardzo aktywny, bo to jest i Fundacja Nauka to Lubię, to jest internet, to jest pisanie książek, pisanie artykułów, radio, telewizja. Którą z tych aktywności lubi pan najbardziej? Dla mnie te aktywności są tylko i wyłącznie narzędziem. Ja nie traktuję ich jako sztukę samą w sobie. Bardzo cenię ludzi, którzy traktują, którzy są ludźmi telewizji, ludźmi radia. Czasami takie osoby kształtują w ogóle naszą rzeczywistość. Niektórzy nie wyobrażają sobie poranka bez głosu konkretnej osoby w ulubionym radiu. Ja to bardzo, bardzo szanuję. Ja mam w ogóle czasami problem w znalezieniu takiej ostrej granicy pomiędzy nimi. No bo gdzie jest granica pomiędzy telewizją a wideo w internecie? Ona kiedyś była, dzisiaj jej nie ma. Ja media różne traktuję tylko i wyłącznie jako narzędzie dotarcia do jak największej grupy odbiorców i próbę pokazania
tymże odbiorcom tego właśnie sposobu patrzenia na świat. Sam pan cały czas się uczy. Tak. Mówi pan o tym, że dużo czyta, uczy się, uczy też innych. To jak pan znajduje proporcje między tym, co dla siebie, a tym, co dla innych? Dobre pytanie. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. To, czego się uczę, natychmiast staram się wykorzystywać, mówiąc, pisząc, mówiąc w radio, mówiąc w treściach wideo. Traktuję siebie jako taki przekaźnik być może, taki pas transmisyjny. Może pas transmisyjny to jest źle powiedziane, bo pas transmisyjny przekazuje dokładnie to, co dostał. Najwięcej czasu, energii, ale także takiego serca. U mnie to jest to tłumaczenie, czyli czytanie rzeczy naukowych. Staram się być na bieżąco, oczywiście nie we wszystkich dziedzinach, w tych dziedzinach, które gdzieś tam są najbliżej mojego serca. I ja nie przekazuję jeden do jeden tego dalej. Ja staram się to zrozumieć, ja staram się to skonfrontować, ja staram się to zweryfikować jeszcze ze specjalistami z tej dziedziny czy z innych dziedzin i opowiedzieć to językiem i formą, która będzie strawna dla szerokiego grona odbiorców. To jest moja misja. Czas wolny? Ma pan czas na to, żeby żeglować, jeździć na motorze? Miewam. Czy chciałbym mieć go więcej? Z tym trzeba być bardzo ostrożnym. Proszę pozwolić na taką krótką, rodzinną gdzieś tam historię. Mój teść, doskonały chirurg i żeglarz też, przeszedł niedawno na emeryturę. I gdyby nie to, że nam o tym powiedział, to myśmy tego w ogóle nie zauważyli. Bo on dalej chodzi do pracy. Ja mówię, tato, po co? Mówi, no bo to lubię, bo to jest ważne, bo ludzie tego potrzebują. To jest tak duża część mnie, że nie wyobrażam sobie, żeby to w zasadzie amputować. Ja mówię, tato, ale jakbyś trochę zluzował, miałbyś więcej czasu na żeglowanie. Przecież tyle razy mówiłeś, że chciałbyś bardziej. On mi powiedział, wiesz, to prawda, ale są pewne rzeczy, które są marzeniami, właśnie dlatego, że my nie możemy tego robić zbyt często. A co się stanie, jak ja całe życie żegluję w czasie wolnym i nagle mi to obrzydnie, zostanę z niczym? Ja trochę tak samo do tego podchodzę. Chciałbym mieć więcej czasu. U mnie też podział na czas wolny i niewolny jest taki nieostry, bo ja jadąc gdzieś biorę z sobą mnóstwo rzeczy, które czytam, które słucham. Czy to jest mój czas wolny? Oczywiście, że tak. Ale to nie jest wolny w tym rozumieniu, że się odcinam w ogóle od siebie, od tego, co robię, jak robię. Tak nie jest. No rzeczywiście, jak się stoi za sterem, to trudno czytać. Natomiast w wielu, wielu sytuacjach rzeczywiście jest tak, że po prostu jadę gdzieś. W zeszłym roku nasze dzieci zrobiły maturę i pomyśleliśmy, że weźmiemy kampera i po prostu pojedziemy na Morawę zobaczyć tamte obszary Czech, bo nie mieliśmy okazji. Ja w trakcie niecałych 2 tygodni, chyba 12 dni, w zasadzie zrobiłem notatki do nowej książki. Czy ja odpoczywałem? Odpoczywałem. Czy ja pracowałem? No w pewnym sensie pracowałem. Myślę, że gdybym nie wyjechał, to bym tego nie zrobił, bo bodźce dnia codziennego by mnie rozpraszały. Dzięki temu właśnie, że miałem czas wolny i mogłem odpocząć, stać mnie było na to, żeby stworzyć coś nowego.